Ustawa z 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa autorstwa Janusza Cieszyńskiego, ministra cyfryzacji. Ustawę tę oceniamy jako dobrą. Nowelizacja ustawy ma na celu poprawę skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Precyzuje także obowiązki podmiotów publicznych oraz uspójnia przepisy dotyczące nadmiernych kosztów z obowiązującymi przepisami w innych państwach unijnych. Plusem ustawy jest obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej, obejmujący również informacje, które podmiot publiczny umieszcza na nienależących do niego stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, a także doprecyzowanie wymagań dotyczących dostępności cyfrowych, aplikacji mobilnych i doprecyzowanie zasad publikacji deklaracji dostępności. Minusem ustawy jest fakt, że same przepisy nie zapewniają dostępności. Pierwotna ustawa funkcjonuje już od 2019 roku, a monitoring jej stosowania pokazuje, że podmioty publiczne, m.in. samorządy, mają problem z jej realizacją.